to mamy. Natomiast mogłaby już ta ulica ruszyć, bo jest gotowa, gdyby było oznakowanie poziomu wykonane. Czyli namalowane linie. Natomiast ta pogoda, wilgoć powodują, że przy tych warunkach się nie maluje nic. Przy tych warunkach się nie maluje, więc proszę trzymać kciuki za prognozę pogody. Wykonawca co prawda w pewnym momencie już chciał wejść z tym malowaniem, ale przywiózł niewłaściwą farbę, więc inspektor nadzoru zakwestionował. No nie możemy niczego robić na wariata, chociaż pretensje mamy ogromne i w tej chwili spotykamy się już z wykonawcą, no właściwie w takiej atmosferze sporu przedsądowego. A przecież to jest ten sam wykonawca, który robi też promenadę historyczną, wejście na plażę, parking przy Bałtyckiej, no parking przy cmentarzu również zrealizowany, on już jest zrealizowany. Parking przy 11 listopada, ten duży parking przed McDonaldem, który już jest wykonany. No on jest niby gotowy, prawda? No on jest gotowy, ale jest jeszcze kwestia rozliczeń, odbiorów, a wykonawca ma problem z rozliczeniem się z podwykonawcami. Więc nie jest łatwo.